gdzieś tam w pole karne, może nawet bramkowe, szybuje futbolówka, daleko błąd bramkarza, pusta bramka i 1-0, ależcie golkiper po GKS-u Tychy w trzeciej minucie spotkania. Ze zdobyciem tego gola nie miał. To koszmarny błąd popełniony przez Franciak. Franciak. Debiut, no i siłą rzeczy. Jak na razie ostatni mecz. Dziś po raz drugi na poziomie pierwszej ligi gra Jakub Piątek, a tymczasem bramka! Kamil Zapolnik! Edgar Bernhardt. A jednak utrzymał się przy piłce jeszcze. Ale Stal zdąży się ustawić, dośrodkowanie. Krótko rozegrany ten stały fragment. Trząby. To zrobił. Był Bogusławski i Bernhardt. Bernhardt. Dobra piłka do Mańki. Mieci się. Bernhardt. Bernhardt grzesz. Szastka gości tam. Kowalczyk i Daniel. Takiem Bernhardt to zupełnie niepilnowany jest. Rzutówka. Podanie Przemysława Leka. Kowane uderzenie Wojtusza. Atakował. Ale proszę, cały czas jednak piłka pod jego nogą. Teraz Bernhardt miał okazję na to. Musimy zaczekać, Bernhardt, dobre dośrodkowanie, strzał. Jut pasty.
z kolei przedrzeć w opet. Tego dośrodkowania Tanżyna, wciąż jednak Tyszanie, Zapolnik przepuścił. Tak jak mówiłeś, właśnie większość piłek do niego cały czas. Hej, kapitan drużyny. Jest rzut rożny dla Stali. Nie wiele do powiedzenia. Świetne ustawienie było tutaj. Teraz Wojtus. GKS Tychy trochę teraz zwolniona tym przyjęciem piłki. W kierunku własnej bramki Łukasza Grzeszczyka, przerzut Bernharda. Bardzo możliwe. Zresztą to jest piłkarz, który bardzo dużo strzela i z reguły jest pozytywnie zmotywowany. Sprytne, teraz zagranie Bernharda. Tuż. Lekki pres wywarł na nim Grzegorzle. Bernhardo. Ale też bardzo rozsądne było wzmocnienie tej ekipy przez... Edgar Bernhardt. Oh, cantik kawalan kapten pasukan Kyrgyzstan ini. Dia masuk bahaya untuk Malaysia. Keluar. Balik kepada Nosyan. Roll. Satu hadiah yang baik namun tidak tepat. Dilarikan oleh kapten pasukan. Thank you.
about it. James Meredith, physicality required. Sabakov. Now Bernhardt. And this looks promising. Amarov on the left for Kyrgyzstan. He's giving both goalkeepers an opportunity, giving them 45 minutes each. So it's really good for the players to show them. Building off from the left-hand side. Akhledin with the shot.